Siemaneczko z tej strony, Krzysztof, witam was moi drodzy bardzo, ale to bardzo serdecznie w kolejnym materiale z FIFA 17 na moim kanale. Jako, że prosiliście mnie o to, abym zrobił dla was wyzwanie Hybrid League i Narodów poziom klasy światowej i legendarny, ponieważ no już zrobiłem nowicjusza i zawodowca w miarę łatwe. No klasa światowa i legendarny jest trochę trudniejszy, ale to się tak tylko wydaje, ponieważ no wychodzi to naprawdę banalnie. No to zacznijmy może od klasy światowej. No i mamy tutaj 6 narodowości, różne ligi, dokładnie 6, piłkarze z tej samej narodowości 2, piłkarze z tej samej ligi maksymalnie 2, ogólna ocena zespołu 81 i zgranie minimum 95. No i patrzcie, jak to ma wyglądać. W wyzwaniu klasy światowej, jak i również legendarnym, w szczególności chodzi o lojalność, czyli muszą być perfect linki między zawodnikami. Te zielone paseczki oznacza to, że zawodnik musi być z tej samej ligi i z tego samego kraju. Nie możecie mieć na przykład piłkarza z tej samej ligi i dwóch narodowości, na przykład z Bundesligi. Nie może być to Niemiec i Brazylijczyk, tylko musi być to Niemiec i Niemiec, najlepiej jeśli by byli z tego samego klubu, ponieważ to podnosi to zgranie. No i tak jak tutaj mamy zawodników z Bundesligi, z Ligę, z La Ligi, z Premier League i Serie A. Jedyny niepołączony zawodnik to zawodnik z Ligi Portugalskiej. Akurat większość tych zawodników miałem w klubie, a jeśli nie posiadacie takiej liczby zawodników, to niestety no musicie wyłożyć na nich kilkanaście tysięcy zapewne, ponieważ no powzrastały teraz oceny i rozegrać minimum nimi 10 meczy, żeby byli lojalni wobec waszego klubu. To są właśnie wymagania dotyczące tego wyzwania. Jeśli nie będzie lojalności, no to nie macie co liczyć na zgranie. I w sumie to tyle w wyzwaniu klasy światowej. Nie jest to trudne wyzwanie, może na samym początku takie trudne się wydaje, ale jak się trochę pogłówkuje, to naprawdę wychodzi z tego banał. Choć muszę wam przyznać, że miałem również z tym problemy. I odbierzmy sobie teraz nagrodę za wyzwanie klasy światowej. 4000 monet i jedna paczka rzadkich kart. I mam nadzieję, że coś dobrego dropnie nam w tej paczce. Przenieśmy się teraz na wyzwanie legendarne. Tutaj też w szczególności chodzi o lojalność. I tak jak w przypadku klasy światowej, bez lojalności no nie będziecie mieli zgrania. Braknie wam bodajże 3 punktów, jakoś tak 3 punktów zgrania do tego. Zobaczmy, kogo nam potrzeba, aby zaliczyć to wyzwanie. Potrzebnych nam jest piłkarzy tej samej narodowości maksymalnie 3, piłkarzy z tej samej ligi maksymalnie 2, różne kluby dokładnie 11, ocena ogólna zespołu minimum 82, zgranie zespołu minimum 92 i liczba piłkarzy w składzie oczywiście 11. No to teraz wrzućmy piłkarzy, których mam do składu. I tak właśnie oto przedstawia się skład na wyzwanie legendarne. Mamy tutaj zawodników z Serie A, MLS, La Liga, Ligue 1, Bundesliga, Premier League. Szkoda mi w szczególności tych Polaków, bo tutaj mamy Grzegorza Krychowiaka, Łukasza Piszka i Kamila Grosickiego, no ale cóż, wyzwanie wymaga poświęceń, no i trzeba kogoś poświęcić, ponieważ nagroda to jedna paczka rzadkich zawodników. I tak jak w przypadku wyzwania klasy światowej, tutaj również chodzi o lojalność. I większość tych zawodników, których mam właśnie tutaj przedstawionym w tym składzie, miałem właśnie w klubie. Nie miałem tylko dwóch piłkarzy z Serie A i Andrei Pirlo z MLS. Andrea Pirlo kosztuje ponad 5000 na rynku transferowym na PS4 Insigne.
ponad 3000, nie, ponad 2000 i Antonelli ponad 3000. Pamiętajcie, jeśli kupujecie zawodników z rynku transferowego, no to musicie nimi rozegrać minimum 10 meczów, żeby byli lojalni dla waszego klubu, bo inaczej bez tego nie będziecie mieli zgrania. No i w sumie to tyle. Teraz trzeba odebrać nagrodę i później otworzyć paczuszki. I odebraliśmy już teraz nagrodę. Jedna paczka rzadkich zawodników. No paczka za 50 tysięcy końców i mam nadzieję, że tutaj dropnie coś dobrego, jakiś walkaucik może będzie i za ukończenie całego wyzwania mamy strój Futura i 10 tysięcy monet i zobaczymy, jak potoczy się to otwieranie paczek. Trzeba odetchnąć głęboko i otwieramy paczuszki. Paczka rzadkich zawodników, złota paczka rzadkich kart. Zaczniemy może od złotej paczki rzadkich kart. Zobaczymy, co tutaj będzie. Jest, nie będzie walkoutu, jest słaba flara, jest to Rosjanin, Zenita Sankt Petersburg, Smolnikow, fantastycznie. O to mi chodziło, tych zawodników potrzebowałem, jest Kołodziejczak z Borussii Mönchengladbach, Dany Welbeck, kontrakt i kondycja, dwa stadiony, zmiana pozycji, zobaczmy ile jest warty Kołodziejczak, no zupełnie nic. Zupełnie nic, tak jak się spodziewałem. Nic w tej paczce nie było, choć liczyłem jak w każdym otwieraniu paczki na walkout albo na informa. No ale cóż, trzeba obejść się smakiem. I teraz akcja, akcja, hibernacja, bo teraz jest tu paczuszka z rzadkich zawodników. Paczka za 50 tysięcy końców, tak, za 50 tysięcy. Zrobiliśmy to wyzwanie i mamy, mam nadzieję, na jakiś walkoutik. Zobaczmy, i co teraz tutaj się trafi? No nie będzie to, jest to Carvajal. No mam już Carvajala w klubie, 83 overall, najlepszy w takiej paczce. Zobaczmy, kto oprócz niego, jakiś nie będzie, N'Golo Kanté, jest Kurzuma, DeMarcus, Veloso i Dembele. Tylko czterech graczy, reszta duplikaty. No naprawdę, fantastycznie. Aż odechciewa się otwierać te paczki, naprawdę. I tą paczką za 50 tysięcy końców kończymy ten odcinek ze Squad Building Challenge. Jeśli ten filmik był dla was pomocny i chcecie więcej materiałów z SBC, to zostawcie oczywiście łapkę w górę. Jak jeszcze tego nie zrobiliście, a chcecie być na bieżąco z nowościami na kanale, to zasubskrybujcie kanał takim czerwonym przyciskiem pod filmikiem. Czekajcie na kolejne filmiki. Do zobaczenia. Cześć.